Witaj drogi słuchaczu. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Idziemy do przodu. Słuchowisko poświęcone pasji w życiu oraz rozwojowi. W życiu często błądzimy i szukamy swojej ścieżki. W ramach tej audycji będziesz mógł poznać osoby, które znalazły swoje powołanie i każdego poranka rozpoczynają nowy dzień pełen wyzwań oraz możliwości. Witam serdecznie. Dzisiaj temat na pograniczu informatyki, zarządzania oraz biznesu. Moim gościem jest dziś Krzysztof Kępiński, znany z podcastu Porozmawiajmy o IT. Razem z Krzysztofem rozmawiamy na temat Scruma oraz tego, jak to podejście do zarządzania projektami może usprawnić biznes oraz pracę zespołu. Nie wiesz, co to Scrum? Zachęcam do wysłuchania tej rozmowy. Dowiesz się dokładnie, co oznacza to pojęcie oraz jakie są jego korzyści. Jeżeli jednak już coś tam słyszałeś na temat tej metodyki, to również nie powinieneś się nudzić. Krzysztof omawia chociażby temat wykorzystania Scruma w rolnictwie. Omawiamy także, co się dzieje, gdy pojawiają się nagle zmiany w projekcie i jak ma się do tego budżet i dalszy kontakt z klientem. Gorąco zapraszam. Witaj Krzysztofie. Cześć Jarku. Spotkaliśmy się tu dzisiaj w sprawie Scruma. Uznaliśmy, że pogadamy sobie chwilkę o Scrumie. W dosyć luźnej formie, ale oczywiście takiej, żeby słuchacze wynieśli jakąś wartość, żeby coś ciekawego się dowiedzieli. Więc może na początku jakbyś mógł przedstawić się widzom, żeby też wiedzieli, z kim mają do czynienia. Pewnie. Nazywam się Krzysztof Kępiński i od ponad 15 lat jestem w branży IT. Moim takim głównym działaniem, jeśli chodzi o tą branżę, jest materializowanie produktów w postaci kodu, tak? Czyli po prostu programowanie. Jestem najbardziej związany z programowaniem webowym, aczkolwiek też miałem do czynienia z taki epizod, powiedzmy, jeżeli chodzi o mobile, też się gdzieś tam wydarzył w różnych firmach, w różnych konfiguracjach, w różnych rolach, powiedzmy, w tej branży miałem okazję działać. A dodatkowo, oprócz tej części zawodowej, zajmuję się też podcastem, prowadzę podcast Porozmawiajmy IT, w którym to prowadzę rozmowy z gośćmi na właśnie dosyć szeroko rozumiane tematy pochodzące z tej branży. Także to w dużym skrócie tyle o mnie. Okej, dlatego tym bardziej większy stres dla mnie, bo jak ty jesteś wymiataczem podcastowym, a ja tutaj robię, nie wiem, bodajże czwarte swojego nagrania, to wiesz, zawsze stresik jest. Nie, oczywiście. Ja też tak nieraz mam, że wydaje mi się, że lepiej byłoby te pierwsze moje nagrania wyrzucić i nagrać od początku, ale później dochodzę do wniosku, że wtedy to byłoby trochę nieautentyczne i nie pokazywałoby tej drogi, przez którą musiałem przejść i różnych, powiedzmy, nowych umiejętności, które nabyłem, więc wiadomo, każdy kiedyś zaczyna, będzie lepiej. Wiem, o co chodzi, bo tak samo mam na vlogu na YouTubie. Mam te swoje pierwsze filmiki beznadziejnie nagrywane, jak jeszcze później wychodziło, że miałem ten swój challenge 30-dniowy, postanowiłem, że będę 30 dni nagrywał, żeby się jakoś przełamać przed kamerą i mam często takie śmieszne nagrania, że na przykład nie zauważyłem, że brałem kamerę przed siebie, ustawiałem w ten sposób, później przekręcałem i nie widziałem tego, że ten obraz w ogóle mi się robił poziomość, że mi się spłaszczał i wyglądałem ten pierwsze nagranie tak beznadziejnie, ale uparłem się, że mimo wszystko nie wykasuję, zostawię, to będzie tak na pamiątkę. Dokładnie, to samo podejście, tak. Będzie później to wspominać. No dobra, ale dobra, nie nawijamy o vlogowaniu moim, bo to inny temat. Scrum. Bo ja nie ukrywam, że dla mnie, o ile prowadzę sobie pewne projekty, powiedzmy tak, moja droga była taka, że w korporacji prowadziłem projekty na zasadzie kaskadowej, czyli jakieś narzędzie do projektów, dodawanie zadań. Czasami, jak w niektórych spółkach nie było możliwości, nawet Excela się używało do zarządzania projektami. Teraz w mojej małej firmie, którą prowadzę od paru lat, też zarządzamy metodą kaskadową i nie ukrywam, że Scrum to jest dla mnie rzecz taka, o której czytałem, gdzieś tam słyszałem. Nigdy nie miałem możliwości praktycznej, żeby do tego podejść. Pytanie, czy możesz nam przedstawić Scruma, opowiedzieć mniej więcej, co to jest dokładnie, na czym to polega, tak w formie takiej przystępnej, nie, może nie takiej na zasadzie jakiejś teorii, tylko tak, żeby było nam łatwo sobie to wyobrazić. Jasne, dokładnie. Tutaj teoria jest właśnie bardzo krótka, bo Scrum Guide, który jest taką jak gdyby oficjalną rekomendacją co do różnych aspektów Scruma, jest bardzo krótki. To jest taka książeczka, która ma dosłownie z 15 czy 16 stron. Natomiast właśnie na początku nawet znajdujemy takie zdanie, że Scrum jest dosyć
prosty w zrozumieniu, ale trudny w implementacji. I z doświadczenia mogę powiedzieć, że dokładnie tak jest, dosyć prosto go zrozumieć. Natomiast no, nie znam chyba firmy czy instytucji, która by gdzieś tam nie zmagała się z takim pełnym wprowadzeniem tego frameworka u siebie, bo znajdujemy taką rekomendację, żeby powiedzmy, jeśli chodzi o Scrama, to albo iść na całość, czyli stosować się dokładnie do tych reguł, albo też po prostu z niego zrezygnować, bo zanim jeszcze może powiem, czym jest Scrum tak w skrócie, w kilku zdaniach, to no, musimy sobie na początku powiedzieć, że Scrum nie jest dla wszystkich, nie jest dla każdej organizacji, nie jest dla każdego projektu. On co prawda gdyby zrodził się, czy został na początku, powiedzmy, może skierowany do firm IT z racji na specyfikę tej branży, no właśnie może tutaj doskonale się odnaleźć, aczkolwiek mamy już teraz do czynienia nawet z branżami, które daleko odchodzą od IT, typu nawet rolnictwo, w których z sukcesem można zaimplementować Scrama. Natomiast bardzo ważne właśnie jest zrozumienie tego, że to nie jest panaceum na wszelkie problemy, to nie jest uniwersalne lekarstwo. Tak jak prawie ze wszystkim w IT trzeba dobierać sposób pod dany projekt, pod daną sytuację, a nie na siłę próbować adoptować wszystko to, co powiedzmy gdzieś tam, o czym się szumnie w tej chwili mówi. To po takim krótkim wstępie może powiem właśnie, czym jest Scrum. Scrum to jest framework i to jest to jakby istotne właśnie zaznaczenie, że to jest framework, a nie metodologia, ponieważ metodologia w taki dosyć sztywny sposób mówi nam, jak mamy realizować pewne procesy, jakich narzędzi mamy używać i jak mamy postępować. Z frameworkiem natomiast jest nieco inaczej, ponieważ framework my jak gdyby adoptujemy. To jest tak samo, jak adoptujemy sobie framework programistyczny pod dany produkt. To jest jakaś taka bazowa rzecz, która daje nam pewne ramy, natomiast to od nas zależy później, jak będziemy nadbudowywać, jak będziemy wykorzystywać te elementy. I tak samo właśnie jest ze Scrumem. To jest pewien framework, który mówi nam, czy daje nam powiedzmy takie, nie chcę powiedzieć, że narzędzia, bo właśnie o to chodzi, że nie narzędzia, tylko daje nam pewne wytyczne, w jaki sposób postępować, jeśli chodzi o realizację projektu. I trzonem Scruma są tak zwane sprinty, czyli pewien okres czasu, najczęściej od tygodnia do miesiąca, w którym w taki sposób iteracyjny realizujemy projekt. Czyli w takim podejściu typu waterfall, czy takim kaskadowym, prawda, jest tak, że na początku definiujemy sobie wszystkie wymagania co do projektu. Poświęcamy, powiedziałbym, że sporo czasu właśnie na tą taką fazę początkową. Później przystępujemy do realizacji. Najczęściej jest to jakiś tam dłuższy okres czasu. I po tej fazie mamy pewien produkt, który jesteśmy w stanie klientowi zaproponować. Ze Scrumem jest tak, że dosyć mocno wpasowuje się w takie podejście agile'owe, gdzie ważniejsze właśnie niż procesy, niż dokumentacja są interakcje z ludźmi, a także z klientem końcowym. Znaczy chcemy tego klienta włączyć w proces tworzenia, czy chcemy mu dawać takie mniejsze cząstki tego produktu finalnego, które będą powstawały, po to, żeby jak najszybciej zebrać od niego feedback i żeby w razie konieczności zmodyfikować nieco ten kierunek developmentu w ten sposób, żeby dowieść na końcu coś, co będzie klienta satysfakcjonowało. Także w Scrumie realizujemy sobie w tych sprintach, czyli takich okresach, postępujemy jak gdyby z realizacją naszego projektu. I mamy tam powiedzmy różne spotkania, które są realizowane w ramach Scruma. Myślę, że taka rzecz, która jest najbardziej jak gdyby rozpoznawalna, to są takie codzienne spotkania,
podczas których mówi się każda osoba wchodząca w skład tego teamu deweloperskiego mówi, czym się obecnie zajmuje, co robiła wczoraj, co planuje na dzisiaj, z czym ma jakieś problemy. To jest jakby taka istotna rzecz. Pod koniec tego sprintu pokazujemy też dla biznesu, tak, szeroko rozumianego, co zostało w ramach tego sprintu zrealizowane. Zbieramy feedback, czyli dostajemy informacje, powiedzmy, co powinniśmy zrobić w dalszym kroku, jak się rynek być może zmienia. Próbujemy się dostosowywać, próbujemy być tacy gęscy właśnie, jeśli chodzi o rozwój tego projektu. I jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o Scrama. Na koniec każdego sprintu mamy tak zwane spotkania, tak zwane retrospekcje, czyli zespół programistów, zespół deweloperów zastanawia się, co poszło dobrze podczas tego sprintu, tak na przykład tego miesiąca pracy, co poszło źle i co można byłoby ulepszyć, żeby następny sprint był lepszy pod względem nie tylko tego, co dowieziemy, ale pod względem jakości naszej pracy, czyli jak się dogadujemy właśnie z kolegami, jak ta codzienna praca wygląda. Czyli podsumowując, mamy tutaj taką bardzo zacieśnioną, powiedzmy, współpracę z klientem. To może być klient taki tak zwany wewnętrzny, bo nie zawsze realizujemy coś na zewnątrz. Nieraz w startupach często to jest po prostu produkt wewnętrzny i wtedy ten klient jest właśnie wewnętrzny, prawda? Czyli dosyć ściśle z nim współpracujemy, a jednocześnie bardzo szybko staramy się odebrać feedback po to, żeby ulepszyć naszą pracę i sami zastanawiamy się, jak tą pracę możemy sobie ulepszyć. To tak w bardzo, bardzo dużym skrócie definicja Scrama. A z tym rolnictwem, bo tak nawiązałeś do rolnictwa i tak od razu mi przyszła na myśl, i jak to można zaimplementować w rolnictwie, bo z reguły Scrum, jak się komuś mówi, to wydaje mi się, że podobnie się kojarzy jak mi, czyli grupa programistów, różnokolorowe karteczki, tablica i przyklejanie tych karteczek. Przynajmniej tak się kojarzy Scrum. A teraz jakby to odnieść do rolnictwa? To rozumiem, że generalnie celem takiego sprintu, tak? Dobrze mówię. Celem takiego sprintu jest wyprodukowanie czegoś, czyli w tym wypadku na przykład wielkiej dyni na Halloween, powiedzmy, nie? Tak w skrócie przykładowo. I teraz żeby w tym skramie to wszystko zadziałało, to mógłbyś tak jakoś zobrazować, nie wiem, że na przykład mietek tam musi coś tam zasiać i tak dalej, żeby było łatwiej sobie wyobrazić i nie na zasadzie developmentu. Podejrzewam, że część osób, które to będzie słuchała, raczej może nie mieć na przykład pojęcia o programowaniu, i może im to być trudno do tego odnieść, aczkolwiek no, może nie ma sensu też implementować Scrama do innych branż. Chociaż wspomniałeś, że w rolnictwie stosują, więc chyba jakiś sens jest. Tak. Pewnie, no zdecydowanie najczęściej pewnie możemy zobaczyć Scrama właśnie w IT. Myślę, że inne branże to jednak jest jeszcze ułamek. Tutaj może odeślę do takiego podcastu Mariusza Chrapko, który gdyby zajmuje się Scramem tak na co dzień, ma bardzo wiele fajnych właśnie podcastów, odcinków na ten temat. Ostatnio właśnie gdzieś u niego zauważyłem to, że chwalił się na Facebooku, że pomaga ze Scramem właśnie w jakichś szklarniach, to chyba było coś takiego właśnie. I wydaje mi się, że to bardziej tam ma sens, gdzie takie są pewne właśnie sprinty, tak? Na przykład, no nie wiem, kwiaty na przykład, tak? One są produkowane, hodowane, że tak powiem, uprawiane pewnie cały rok, tak? W warunkach szklarniowych i w takich sprintach, w takich okresach możemy jak gdyby właśnie podchodzić do ich uprawy, tak? Czyli mamy ludzi, którzy nad tym pracują, chcemy coś tam dowieść, czyli na przykład właśnie jakąś partię, no, kwiatów, dajmy na to, na jakiś tam okres.
No i pewnie w ramach tego, tego naszego celu musimy wykonywać jakieś powtarzalne prace, tak, w pewnych okresach tygodniowych, czy tam najpierw zasiać, później podlewać, później nawozić i tak dalej. I prawda, jeżeli ten kwiat nam wyrośnie, no nie wiem, ścinamy go i rozpoczynamy wszystko od nowa. Możemy się zastanowić, czy na przykład w tym sprincie zastosowaliśmy inną mieszankę nawozu albo więcej wody, więcej światła, czy to przyniosło dobre rezultaty, czy być może niekoniecznie, czy być może powinniśmy pewne procesy sobie usprawniać. Myślę, że bardziej w tym kierunku, aczkolwiek no, nie jestem za bardzo specjalistą od rolnictwa, więc nie chciałbym tutaj też głupo dopowiadać. Jasne. A jesteś w stanie na przykład powiedzieć, porównując do standardowego prowadzenia projektów, jaka jest właściwie korzyść Scruma? Bo to, że my sobie u nas w firmie prowadzimy projekty na swój sposób, wydaje mi się, że działa, ale znowu dużo się mówi o tym Scrumie i pytanie, jaką korzyść rzeczywiście dałoby przejście na Scruma? Może tak naprawdę, może nie byłaby wielka różnica? Pytanie, dlaczego warto? Czemu? Jasne. Myślę, że jest tutaj kilka elementów. Jeśli patrzymy z punktu widzenia klienta, czyli tego, powiedzmy, odbiorcy tego, co robimy, i to tak mówię, może być to klient zewnętrzny, który nam zaleca coś, ale może być to też klient wewnętrzny w momencie, kiedy jesteśmy na przykład startupem, realizujemy swój własny produkt. To z punktu widzenia tego klienta, on nie musi czekać jakiegoś dłuższego okresu czasu, aż na przykład oprogramowanie powstanie i dopiero wówczas będzie w stanie mieć jakąś namacalną część, będzie, tak, kolokwialnie mówiąc, w stanie coś poklikać sobie, tylko jesteśmy w stanie mu, powiedzmy, najczęściej się stosuje takie dwutygodniowe sprinty, myślę, że to jest najczęstsza praktyka, co dwa tygodnie jest w stanie coś zobaczyć, jest w stanie zobaczyć postęp tego swojego projektu i mało tego, jest w stanie zgłosić też pewne uwagi już teraz, już po dwóch tygodniach, co daje mu taką oszczędność czasu ze względu na cały projekt, bo jeśli na przykład, wiadomo, z wymaganiami, czy ze zbieraniem wymagań jest często tak, że jest pewien problem komunikacyjny, to znaczy jedna osoba mówi, druga osoba słucha i nie, wiadomo, są różne percepcje, może się okazać, że zaczniemy realizować coś, co nie do końca, o co nie do końca klientowi chodziło. W momencie, kiedy po dwóch tygodniach on już widzi, że to idzie troszeczkę w złym kierunku, to jest w stanie nas bardzo szybko naprostować. Także no, z punktu widzenia klienta są to oszczędności czasu i pieniędzy pewnie. Dodatkowo nieraz jest tak, no to pewnie jakieś tam skrajne przypadki, ale development produktu trwa bardzo długo. I w momencie, kiedy projekt jest gotowy, często okazuje się, że on już nijak się ma do rzeczywistości takiej biznesowej czy technologicznej i w cudzysłowie idzie do kosza, tak? W sensie on powstał na marne. Natomiast jeśli właśnie działamy sobie, powiedzmy, w sprintach, w Scrumie, no to też jesteśmy w stanie w miarę na bieżąco reagować, jak tam się, powiedzmy, rynek czy technologia zmienia i też tym produktem, tym rozwojem tego produktu kierować nieco inaczej. Natomiast z punktu widzenia deweloperów, programistów, myślę, że też ma to sporo plusów. Przede wszystkim daje jakieś tam ramy, jeśli chodzi o komunikację w firmie. Czyli nie jest tak, że dany programista zajmuje się pewną częścią, on właściwie nie ma zielonego pojęcia, co tam się dzieje w innych aspektach, nie wie, co na czym w ogóle koledzy pracują i robi tylko swoje. W momencie, kiedy mamy, powiedzmy, te codzienne stand-upy, no to orientujemy się, co inni robią i jak właśnie, to może też o tym jeszcze nie powiedziałem, ale deweloperzy, programiści pracujący w ramach Scruma są współodpowiedzialni za dowiezienie produktu, prawda? Czyli no, poczuwamy się jakoś, czy interesujemy się tym, co się dzieje u innych. Czyli jesteśmy w stanie też jakoś tam bardziej rozwijać zawodowo. Dodatkowo mamy realny wpływ na rozwój produktu. To znaczy to od deweloperów zależy, jakich technologii oni dobiorą,
w jaki sposób rozwiążą pewien problem. Tak, chodzi mi już o takie techniczne rozwiązania. To jest totalnie ich decyzja. No, oczywiście nieraz to może być wymuszone pewnymi wymaganiami produktu czy jakimiś preferencjami klienta itd., itd. Natomiast jest naprawdę duża dowolność, taka swoboda dla deweloperów w doborze rozwiązań, co no, nierzadko może być atrakcyjne, bo nie ma pewnie nic gorszego niż no, nie wiem, mieć z góry wskazane i wymuszone, że taka i taka technologia i ani kroku dalej. Więc dla deweloperów taka swoboda może być jakoś tam atrakcyjna. No i pewnie taki ostatni aspekt, że są w stanie sami jak gdyby wewnętrznie usprawniać swoją pracę poprzez mówienie, że coś nam nie pasuje albo mamy jakieś problemy, które, czy blokady, które uniemożliwiają nam rozwój, jak możemy to usprawnić. Jeszcze ostatni aspekt, bo mówiłem, że ten ostatni, ale przyszło mi jeszcze do głowy, że takie ramy, ten framework skramowy trochę blokuje też takie sytuacje, kiedy któregoś pięknego dnia przychodzi szef i mówi, że nagle zmieniamy sposób działania, nagle przerzucamy się na zupełnie inne zadania, bo akurat w tej chwili jest taka potrzeba. Ten kontakt z szeroko zmienionym biznesem jest, no nie powiem, że sformalizowany w jakiś sposób, ale przynajmniej jakoś nakreślony i ma jakąś strukturę, bo to też jest mega rozpraszające dla programistów, dla deweloperów, jeśli no nie, powiedzmy nie wiedzą, znaczy nie są pewni, że to, co robią, to jest to, co mają robić i nie są tacy no, przekonani, że właśnie pewnego dnia nie przyjdzie ktoś i nagle im nie zrujnuje wszystkiego poprzez narzucenie tak na sztywno zupełnie innych zadań. A odnośnie jeszcze tego kontaktu z klientami, można powiedzieć takiej transparentności, to ja gdzieś się spotkałem z takim stwierdzeniem, że w przypadku Scrama nie ma narzucenia, jeżeli chodzi o budżet, że powiedzmy klient chce aplikację, na przykład do obrabiania filmów. Niech będzie, taki przykład teraz. Dany zespół deweloperski to robi, tym, że słyszałem, że podobno nie jest, jeżeli chodzi o Scrama, to ten budżet za aplikację nie jest jakoś z góry narzucony, tylko w zależności od tego, jak się układa dany proces, jak powiedzmy zachodzą zmiany, powiedzmy w międzyczasie po iluś tam sprintach klient coś chce, no to później dochodzi do zmian budżetowania, że nie wiem, że trzeba będzie podwyższyć cenę. Nie ma czegoś takiego, że ustala się z góry budżet, później się okazuje, że trzeba więcej godzin niż początkowo planowaliśmy, ale mimo wszystko klient płaci za to, co mu się zapoczątkowo zaofertowano. Pytanie, czy to rzeczywiście tak działa? Myślę, że jest kilka aspektów, ale zacznę od czegoś takiego, że Scrum w żaden sposób tego nie reguluje. Znaczy budżetowanie gdyby jest zupełnie poza tym frameworkiem. Jest oczywiście pewien aspekt wyceny, czy też no inaczej. W ramach tego frameworka możemy stosować pewne mechanizmy wyceny, ale rozumiane raczej jako czas poświęcony na dane zadanie. Nie kwota, no bo jak gdyby tak, kwota to już jest element biznesu, to chodzi mi bardziej o wycenę czasową i później śledzenia tego, czy wpasowujemy się w te wyceny. I tutaj faktycznie to, co mówiłem, że to podejście agile'owe działa w ten sposób, że my się sami uczymy, prawda, uczymy się na bazie swojego postępowania, na bazie kolejnych sprintów i lepiej uczymy się lepiej estymować, to znaczy stajemy się bardziej precyzyjni w ocenianiu, ile nam to zajmie. Myślę, że warto też powiedzieć, że w Scrumie jest tak zwany product backlog, czyli taka lista wymagań, lista tasków, która w teorii nigdy się nie kończy. To znaczy ona jest jak gdyby na bieżąco uzupełniana o to, co w tej chwili, co na tą chwilę jest potrzebne. Znaczy, oczywiście takie duże rzeczy, które wiemy od samego początku, że są elementem składowym produktu, będą tam jak gdyby od samego początku. Natomiast one później mogą być rozdrabniane na mniejsze rzeczy albo mogą tam wskakiwać
elementy, których na początku nie było, a które powstały nam, które zostały dodane w momencie tego, jak kolejne iteracje tego produktu dochodziły i zauważyliśmy potrzebę pewnych rozszerzeń, zmian i tak dalej. Więc ogólnie rzecz biorąc, wymaga to dosyć świadomego klienta. To nie jest tak jak w podejściu kaskadowym, gdzie faktycznie na początku staramy się zebrać wymagania takie całościowe i je wycenić, co dla klienta może być atrakcyjne, ponieważ na początku może on, znaczy na początku, zna on powiedzmy cenę, która jakoś tam drastycznie się powiedzmy nie zmieni, prawda? To jest bezpieczne, wręcz dla pewnych, śmieję się, instytucji w Polsce to jest warunek, prawda? Ponieważ działają one według, zgodnie z jakimiś zamkniętymi budżetami i nie mogą sobie pozwolić na pewną niewiedzę, jeśli chodzi o całościowy koszt produktu. Więc wymaga to świadomego klienta, który nie dosyć, że będzie z nami ściśle współpracował, bo to jest jak gdyby niezbędny właśnie element, taka ścisła współpraca, czyli nawet powinna być osoba wydelegowana od strony klienta, która na co dzień uczestniczy w tworzeniu tego produktu. Nie tylko jak gdyby przegląda te iteracje, patrzy w którym kierunku to idzie, ale również dostarcza wymagań biznesowych co do kolejnych zadań. Klient musi być świadomy tego, że po pierwsze musi być aktywnie zaangażowany, a po drugie, że bardzo ciężko jest to zamknąć w takie sztywne ramy czasowe. Tak? To nie jest taki sztywne i bardzo ostro narysowana granica, że tutaj kończymy produkt, rozwój produktu, albo że deadline jest taki czy siaki. Oczywiście jest to jakoś tam zgrubnie ocenione, bazując na wcześniejszych doświadczeniach osób, tak, czy doświadczeniach firmy. Natomiast jest tutaj pewien taka płynność, jeśli chodzi właśnie o te elementy. Więc tak, często też stosuje się właśnie coś takiego, o czym powiedziałeś, że raczej nie wyznacza się, czy też nie ustala się wszystkich wymagań, tylko myśli się, ok, zróbmy najpierw jakieś MVP, jakąś podstawową wersję składającą się z takich i takich bardzo podstawowych rzeczy. Później, jak to powstanie, to już jest znacznie mniejszy produkt, więc go łatwiej jest oszacować. Jak to powstanie, to będziemy dokładać kolejne feature'y, kolejne elementy i będziemy sobie w takich iteracjach pracować. Mhm. Okej. Okay. Ale to wydaje mi się, że to jest, wymaga czegoś takiego. Wymaga, tak jak wspomniałeś wcześniej, świadomego klienta, bo znaczy nie wiem, co prawda, z jakimi firmami ty pracujesz, ale wydaje mi się, że w Polsce ta świadomość, jeżeli chodzi o IT, no jeszcze IT, zarządzanie projektami, jakieś wdrożenia informatyczne jeszcze jest raczej na dosyć niskim poziomie. Wydaje mi się, że jeżeli już ta świadomość, to zapewne jest w przypadku tych międzynarodowych korporacji, ogromne jakieś przedsiębiorstwa, bo w przypadku średniej wielkości firmy, tam powiedzmy polska firma, która zatrudnia około 300 osób, no podejrzewam, że może być z tym trudno. Ciężko. Tak, tak. Znaczy, faktycznie, jeśli chodzi o takie instytucje czy urzędy, no tak powiedziałem, no to jest raczej nie ten klient, ponieważ oni najczęściej działają w oparciu o ścisły budżet, ścisłe ramy finansowe, czasowe, więc no ciężko byłoby raczej przekonać tego typu klienta do pracy w Scrumie. Pewnie nie jest to niemożliwe, aczkolwiek uważam, że trudniejsze. Zdecydowanie najłatwiej taki sposób działania, taki framework jest adoptowany przez wszelkiego rodzaju startupy. Tak gdyby naturalnie się wpasowuje właśnie w rozwój startupu, który, no, tak jak powiedziałem, nie ma jakiejś ścisłej granicy, że do 10 października coś musi powstać i musi być się zamknąć w 100 tysiącach złotych. To raczej jest taki płynny i ciągły rozwój, więc to jest super framework do tego typu zastosowań. Natomiast nieraz też spotykam się z czymś takim, że firmy wewnętrznie tylko sobie robią Scruma, natomiast zewnętrznie powiedzmy nie angażują klienta albo nie mówią o tym sposobie działania. Czyli wówczas mamy jakiegoś klienta,
tak zwanego wewnętrznego, jakiegoś product ownera, który wewnętrznie działa jako osoba, która miałaby być odbiorcą tego produktu. Natomiast na zewnątrz on się kontaktuje z klientem po prostu na bieżąco, zbierając jakieś tam, no nie wiem, jego opinie, wymagania, dane i tak dalej, i tak dalej. Więc da się też w ten sposób działać. Tyle na chwilę obecną. Masz jakieś pytania? Daj znać w komentarzu. Od razu zapraszam Cię do wysłuchania drugiej części. Tam dowiesz się więcej na temat tego, jak wejść w branżę związaną ze Scrumem. Chcesz się uczyć Scruma? W takim razie nie czekaj, tylko odpalaj drugą część.